Cześć, witam was wszystkich moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Zety, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z Clash Royale na moim kanale. Moi drodzy, tak dokładnie, mamy już kolejny odcinek. W którym spróbujemy znowu dojść do areny. Oczywiście, że 9, już chciałem powiedzieć 8, ale kiedyś była 8, teraz jest 9, oczywiście po tym jak dodali Frozen Peak. Czyli spróbujemy oczywiście dojść do areny 9, czyli areny legendarnej. Moi drodzy, jest to dosyć ciężkie, powiem wam szczerze, że jest to dosyć ciężkie. Z tego względu, że no sam widzicie, że już przed tą areną czekają na nas naprawdę dobrzy przeciwnicy. Czy ja mam dobre levele kart? Powiem wam szczerze, że mam średnie levele kart. Na pewno ten Mega Minion mnie bardzo, bardzo męczy. I o niego sobie oczywiście tutaj poprosimy, o tego Mega Miniona. Gdzie jesteś, panie Mega? O, jest tutaj. No i moi drodzy, tak, no czy ja mam dobre karty? Powiem wam szczerze, że średnie. Jeżeli chodzi na arenę legendarną, to takie... No takie pół na pół, no takie, tak jak mówię, takie średnie bardziej. Gdyby ten Mega Minion może był na levelu 7, to już by było trochę lepiej. No są średnie, ale nie możemy też oczywiście narzekać. Ta Pekka na 8 mogłaby być, no ale dobra, oczywiście nie narzekamy. No i będziemy oczywiście już tutaj lecieli do samego odcineczka, ale jeszcze przed tym sobie otworzymy Free Chesta. No i tutaj mamy w miarę okej karty, tylko szkoda, że nie mamy, kurczę, czegoś, czym ja gram, prawda? Kanonem też oczywiście nie gram. No i tutaj te karty też również niezbyt dobre, niestety. Ostatnio w ogóle powiem wam szczerze, że w ogóle mi się dobre karty nie trafiają. To znaczy, dobre, no dla kogoś to mogą być dobre, dla kogoś niedobre, prawda? Zależy od tego, czym prawda dana osoba gra, bo ja akurat nie gram kanonem i tam innymi tymi kartami nie gram, więc mi się oczywiście one nie przydadzą. No ale my oczywiście dzisiaj standardowo moim deckiem tutaj będziemy sobie cisnęli na pierwszą arenkę na dzisiejszym odcinku. Miejmy nadzieję, że nam się uda wygrać. Walczymy chyba z jakimś tutaj Niemcem, bo widzę tutaj te ich przedrostki, prawda? D, Das i Ider, dobra. Tak więc wbijam sobie, myślę, Giantem. Ogólnie myślałem też nad zmianą deku, ale pomyślałem, że spróbujemy sobie wbić, wiadomo, jakiś lepszy rezultat tym deckiem. Zobaczymy, czy się uda. Jeżeli się naprawdę nie będzie udawało, to myślę, że bezproblemowo sobie zmienimy ten deck, bo to raczej nie ma żadnego problemu. Dajmy coś takiego. Bezproblemowo. Ojojojojojo, chyba jednak problemowo. Chyba jednak, moi drodzy, problemowo. Spróbujemy sobie to zatrzymać, tego... spuszuje nam wieżę. Chociaż nie spuszuje nam wieży, ale... Myślałem, że nam jednak spuszuje. No dobra, no to teraz spróbujmy polecieć na dwie strony medalu. Patrzcie, dwie strony medalu, chociaż nie, jak dwie strony medalu, źle mówię. Spróbujmy właśnie, dobrze, objęliśmy mu tą prawą wieżę, to znaczy jak, lewą wieżę i z jego prawą, tak? Z mojej perspektywy, mojej to jest oczywiście wieża lewa. Tak więc lewą już wieżę mamy za sobą. Co ja gadam, prawą wieżę mam za sobą, a lewą już troszeczkę mu obiliśmy. No on wystawił pompę, spoko, teraz będzie ciężko się do niego przebić. Z tego względu, że on ma oczywiście tą Pekkę. Zapewne tą Pekkę teraz powinien wystawić, ale ja na to wszystko sobie oczywiście tutaj dam. Jajajajajaj. Dobra, nie jest aż tak źle. Na tą Pekkę, oj kurczę, jest jednak bardzo źle, bo zobaczcie, ta Pekka wyjdzie przed szereg, no i oczywiście za bardzo tutaj nam nie pomoże, z tego względu, że no wiadomo, nie jest za Giantem. Gdyby była za Giantem, byłoby zdecydowanie lepiej. I w kogo ten bije? Aha, w Gianta, no spoczko, nie ma problemu. Ojojoj, ciężko będzie, oj kurde, jeszcze ten zap troszeczkę, tak mogłem z nim trochę poczekać, jak mi się wydaje, bo teraz będzie trochę lipa. Ale dobra, nie ma tego złego sobie na dobre nie wyszło, tak więc wystawiamy coś takiego i bezproblemowo gasimy sobie te joblinersy. Joblinki, dobra, chodźcie tutaj, goblinki. Oby nie na jednego hita, no i spoko, jak nie na jednego hita, to się nie mam czym przejmować. Czy tutaj rage byłby dobry? Wiecie co, no chyba raczej nie. Chociaż oj, gdyby, wiecie co, byłby dobry. Gdyby ten hicior właśnie zadał obrażenia temu wizardowi, to byłby dobry. No ale tak, to oczywiście opponent left the game. No dobra, czyli oczywiście wyszedł z gry, no ale... Czego ten pan to zrobił? Jestem ciekawy. Myślę, że to był jakiś tam niefart z jego strony. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale nie wiem, czy miałby szansę na wygraną. Może i by miał. Może miałby szansę na remis. Bo raczej na wygraną to raczej nie. Tak wam szczerze wam powiem. Ale może na remis bym miał. No dobra, to go dopuszczmy w takim razie do końca. No i udało nam się wygrać pierwszą walkę. Nieważne jakim sposobem, powiedzmy sobie szczerze, nieważne jakim sposobem, ważne, że wygraliśmy. No i oczywiście przechodzimy do kolejnej walki, czyli walki drugiej na dzisiejszym odcineczku. Dzisiaj nie mam soku, to znaczy dzisiaj nie mam wody, dzisiaj mam sok. Taki wiecie, wieloowocowy. Tak więc oczywiście się napiję, zdrowie wasze. Zdrowie wacze. Tak więc mamy już wasze zdrowie. No i ciśniemy do kolejnej areny.
Tylko dajcie mi chwilę jeszcze, tylko krzesło poprawię, bo to krzesło coś tu takie, takie trochę fiksuje. Tak jak wam mówię, wiecie, jeżeli ktoś ogląda dokładnie wszystkie moje odcinki, to wie, że właśnie są problemy z tym krzesłem, dlatego za niedługo będę już go wymieniał, ale z tego właśnie wszystko jego widzimy, że właśnie Jojo, czyli Jojo, nie, J to G, tak, J to G, czyli Jojo, Jojo albo Jojo po polsku. No i co się stało? No nie, no zablokowało nam się coś. No i zobaczcie, co się dzieje, patrzcie. Opponent left the game, aha, czyli jakiś błędny clash. No dobra, no to się widzimy za chwilę. Okej, moi drodzy, już jestem, widzimy się już właśnie po tym resieciku Clash Royale. No ale powiem wam szczerze, że pomyślałem sobie jednak, że no raczej soku nie będę pił na odcinku, tak więc przyniosłem sobie wodę. No i tak, no i znowu zdrowie wasze. No, no i lecimy z kolejną maraneczką. Szkoda, że to tak się nam właśnie zrobiło, bo byśmy, moi drodzy, mogli, chociaż nie, no tyle samo pucharków trafiliśmy na kolesia, identyczną, z identyczną ilością pucharów, więc bez żadnego problemu tutaj sobie lecimy. No i teraz tak, wystawmy, myślę, Gianta na prawą stronę, bo jak mamy Gianta, to starajmy się go wykorzystywać, bo to na pewno jest dosyć fajna forma przewagi nad przeciwnikiem. Wystawienie tego Gianta, niech on sobie już tutaj idzie. Koleżka tutaj wysyłał Freeza, no dobrze. Dobrze, nie jest aż tak super dla nas, ale też nie jest jakaś źle. Tutaj powinniśmy sobie z tym poradzić. Poszedł Delok. Delok poszedł, ale nie wiem, czy on tutaj coś ciekawego tutaj przyniesie przeciwnikowi, bo no za późno ten Delok poszedł. Może nie miał, prawda? No ale mówię, że jednak za dużo tych obrażeń ten Delok tutaj, nie no, dużo obrażeń, ale po prostu nic nie zrobił tej wieży, tak? Nic nie zrobił, po prostu nic nie wskurał, bo za późno został puszczony. Dobra, ja spróbuję tutaj Rage dać. No nie wiem, czy to się uda. Jeżeli by się udało, to fajnie by było. Nawet dwa hity od Pekki, jeden od Gianta, więc jak najbardziej spoko. Dużo tych obrażeń wpadło. Teraz już Szkieleton Army albo, no dokładnie, bezproblemowo to Szkieleton Army. Tutaj sobie to zapujemy, żeby nie było problemu. Teraz Delok powinien wylecieć i znowu będzie za wolny Delok. No i nawet nie ma Deloka, szczerze wam powiem. Czy on to dobrze robi? Ciężko stwierdzić, bo wiadomo, to dopiero wyjdzie za dokładnie za półtorej minuty albo za 2,5 minuty, jak już oczywiście zostaną ogłoszone rezultaty i wyniki tej bitwy. No ale nie wiem, teraz traci eliksir. Teraz jestem prawie pewien, że traci eliksir. No i wystawił jeszcze muszkieterkę na lewą stronę. Troszeczkę, nie wiem, może to ja się nie znam, powiem tyle. Ale moim zdaniem źle gra. Moim zdaniem gra źle. Z tego względu, że ojejku. Ojojoj, dobra, dajmy coś takiego. No dobrze, damy coś takiego, tutaj tak. No dobra, no i tą Pekkę niby mam zablokowaną ładnie, no i to za dużo nam... Nie, jednak spuszuje nam wieżę, dobra, bezproblemowo. Ojojoj, jednak problemy są na tutaj, na horyzoncie, no ale jednak bezproblemowo i prawdopodobnie wygraliśmy już tą walkę. Tak, wygraliśmy ją, no i tak jak mówiłem. Jeżeli nie blokujecie Inferno Dragona, to powiem wam szczerze, jeżeli go nie zablokujecie, to jest dla was porażka, bo naprawdę jest to dobra karta, ale jeżeli ktoś wie, jak ją skontrować, to jest słaba, no to jest logiczne, tak? Ale akurat z tą kartą, naprawdę, musicie się na niego nauczyć grać, bo jeżeli go nie skontrujecie w porę, to on zniszczy wam wieżę, naprawdę. To nie ma co liczyć, że on tam wieża sobie go zniszczy, czy coś takiego, nie. To jest właśnie tego typu karta, że jeżeli nie skontrujecie, to jest po was. To nie jest coś takiego jak na przykład armia szkieletów, że wiecie, możecie poczekać, to wieża wam zabije te szkieletki, tak, bo mają mało HP. Nie, on nie ma aż tak mało HP, bo on ma aż prawie 1000 HP, na pierwszym levelu oczywiście ta legenda. No i mamy jeszcze tych 350 obrażeń, które są później co 0,4, czyli prawie co pół sekundy. Więc naprawdę trzeba, moi drodzy, na to uważać, jeżeli chcecie na to grać. No nie chcecie, może nie chcecie, ale jeżeli gracie, to po prostu sobie uważajcie. No, no i woda, prawda? Moi drodzy, dobra. Tutaj bardziej będziemy się starali grać defensywnie w tych pierwszych minutach, bo widzimy, że za bardzo kart nie mamy, żeby go tutaj... O kurde, na 11 levelu, cholercia. No dobry levelek masz, szczerze wam powiem, bo łatwo mówię, że będzie moją spuszować. Miejmy nadzieję, że tego nie zrobi. Ale szczerze wam powiem, że wysoki, rzeczywiście ma wysoki level na tym Royal Gigancie. No i to może się objawić dużymi problemami dla nas. Miejmy nadzieję, że nie aż tak dużymi. Ojejku. No dobrze, super. Superansko. Dobra, oj kurde, dobra, nie ma co rage'a dawać, bo i tak to byśmy właśnie dokładnie, chociaż nawet, no jeden hit, no nie jest zawsze źle. Kurczę, gdyby ten jeszcze, aj, i co ja teraz mam zrobić ciekawego, no nie wiem, no próbujmy coś takiego, damy tu nawet rage'a, żeby to lepiej broniło się. Chociaż nie, no to kurde ten Royal Giant na 11. To jest Royal Giant, dobrze mówię? Chyba tak, chyba to jest Royal Giant. Na 11 levelu po prostu kosi, po prostu kosam, naprawdę.
No tam jeden hicior wpadł. No i co, powiem wam szczerze, no spróbujmy na drugą stronę się mu pchać, tak? Jeżeli on wystawia na lewą, to ja mu spróbuję na prawą. Tu zapewne znowu ten Royal Giant wpadnie. Dobra, dajmy coś takiego i zaraz się tutaj wody napiję. Może po tej walce, to teraz jeszcze soku się napiję. Okej, okay, bomber. No spoczko, nie ma żadnego problemu. No dobra, no to próbujemy mu, no nie mamy nic do stracenia, tak mi się przynajmniej wydaje. Niby nam spuszuje, no spróbujmy coś takiego zrobić. Niby nam to spuszuje, no ale co my mamy więcej do roboty, tak? I mamy taką pewną, może nie pewną wiedzę, ale mamy taką małą wiedzę, że już to przegramy, ale ładnie tą hordę mu skontrowaliśmy, bo źle ją wystawił, powiem wam szczerze. No dobrze, nie ma problemu. I teraz, moi drodzy, jeżeli on nie zablokuje, mógł nie blokować, ale czekajcie, czy tam przypadkiem on się nie zapędził i uwaga, tak, wygraliśmy na 3, spoko, kolejna wygrana na 3, jak najbardziej się cieszę. Tak właśnie myślałem, że on zaraz błąd jakiś popełni, bo za bardzo nonszalansko grał, za dużo razy wystawiał tego Royal Giant, za dużo, 3 razy w ciągu 1,5 minuty to jest za dużo. No i przez to właśnie, między innymi, moi drodzy, przegrał. No i co, lecimy chyba z kolejną areneczką, nie będziemy się tutaj oczywiście... O, mamy Ice Spear, Fire Spearsy, przepraszam. Nawet nie wiedziałem, że są, jak najbardziej sobie kupujemy. Tak kupić, wiecie, tak kupić te 100 kart. Zastanawiam się ogólnie, czy ktokolwiek kiedyś kupił te 100 kart. Naprawdę, to jest dla mnie ciekawe, jak najbardziej, bo za drogo, za drogo. Gdyby troszeczkę potanili, byłoby lepiej. No a tak to 100 to jest za drogo, naprawdę. No 100 to jest zdecydowanie za drogo, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, w ogóle tutaj mamy jakiś turnament, może kiedyś sobie zagramy, nawet Grand Challenge to jest. Ulala, no to na pewno, musimy sobie kiedyś go na pewno dokończyć. Nie wiem, czy na odcinku będę go kończył, czy wiecie, dla samej satysfakcji, dla swojej satysfakcji będę go kończył. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Dobra, moi drodzy, ja jeszcze się tutaj piję. I lecimy już z kolejną areneczką. Szczerze wam powiem, że naprawdę ostatnio dużo gram w tego Clash Royale. Powiem wam szczerze, że ostatnimi dniami nawet miałem taką leciutką przerwę, bo nawet nie miałem kiedy grać w Clash Royale. Ale tak cholercia mi się chce grać w tych Clash Royale, że to jest aż poezja. Tak mnie ta gra znowu wciągnęła na nowo. Miałem taki, wiecie, przestój pomiędzy areną 7 i 8, że tak mi się w tą grę w ogóle nie chciało grać. A teraz masakra. Powiem wam szczerze, że ta legenda nawet aż tak dużo mi nic nie dało. Dała mi dużą motywację do gry. Powiem wam szczerze, że dała mi dużą motywację do gry. No już jesteśmy naprawdę coraz bliżej tej legendarnej areny. Bo sami zobaczcie, że nasz przeciwnik ma 2960 pucharów. Co jest rzeczywiście dużą liczbą. Tak, ja się zgadzam, to jest duża liczba. Ojejciu. Ojojojku, jojojojku. Dobrze, no nie, kurczę. Aj, kurczę. No ale jeden hit. No jeden hit, no nie jest dużo. Nie jest dużo, nie spodziewałem się tego, mogłem to lepiej zagrać. Gdybym się tego spodziewał, mógłbym to zdecydowanie lepiej zagrać. Ale myślę, że zrobimy coś takiego. Oj, kurde no. No i nie wiem, dobra, dajmy tu. Oj, 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 oj. Chociaż dwa hity. Dwa hity jak padną, się cieszę. Jest, padły dwa hity. Wieża przeciwnika ma tylko 1390 HP. A obijcie, te 400 obrażeń mi zbiją. Zapewne do 400 obrażeń. Raz, dwa, nawet więcej. 450 obrażeń mi to zadało. Ale ja się tam oczywiście nie przejmuję, bo raczej sobie dajemy z tym radę. No i teraz tak, mamy tutaj właśnie to Inferno. I tutaj sobie spróbujemy zadziałać w ten sposób, że damy tutaj Gianto. Chociaż, no nie wiem, czy teraz to obronię jego falę. Obronię. Już wiem, że obronię, bo ja sobie tutaj daję pyk i pięknie. No i mamy to za sobą, tylko... Tak, dobrze, obroniliśmy pięknie. Akurat idealnie, moi drodzy, szkielety się złożyły, więc jak najbardziej spoko. Teraz tutaj Inferno Dragon poleci, żeby to na pewno dopuszować. Jeszcze tak zrobimy Rage'em. Dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurczę, no tylko Fire Spearsy tam wpadły. No co to ma być? No nie zgadzam się, nie zgadzam się z tym. Dobra, tak, dobra, mamy spuszowaną wieżę. Chciałem mówić, że wygraliśmy, ale oczywiście nie wygraliśmy. Ale wieżę spuszowaliśmy, tak? Ulala, ten Mega Minion. Kurde, co ja zrobiłem? Czasami robię takie decyzje, nad którymi się nie zastanawiam. Wiem, że to jest naprawdę bardzo, bardzo głupie. No ale nie wiem, coś takiego mam. Tym bardziej na odcinkach, kiedy wiecie, człowiek tak w 100% tak się nie skupia i robi głupie błędy. Okej, okay, ten piecek ma na tak niskim levelu, czyli... Nie widzę stąd, nie widzę, serio, nie widzę stąd. Czyli, na, moi drodzy, nie wiem, czy to nie jest 6 przypadkiem. Dobra, dajmy coś takiego sobie. Na tego pań... na tego pana. O-o, dobra, musimy go tutaj zapiksonować.
Dobrze? Dobra, on jeszcze tutaj ma szkieletor. No i superancko, moi drodzy, superancko. Bez problemu mu. Dobra, dawaj tutaj giant. Musimy mu wszystko zrobić, żeby po prostu przerwać jego tutaj na nas ataki. Myślę, że nam się to uda. Dobra, super, tak. Tutaj giant wpada. Tutaj to wpada, jak najbardziej. Tutaj tak, żeby on tylko nie walnął. Dobrze, nie walnie, bo walnie w Fire Spirca. Superancko, bez problemu. To robimy tutaj, moi drodzy, i... I teraz tak, tutaj wystawia coś takiego, to my tutaj wystawiamy coś takiego, bezproblemowo. Ta Pekka nawet sporo obrażenia tam zadała, to trzeba również przyznać. Dajmy coś takiego, oj. Dobra, dajmy Fire Spearcy, oj, te Fire Spearcy. Dobra, błagam, Giant, jest, udało się, obroniliśmy to, masakra. Naprawdę, gdyby, nie wiem, czy gdyby czas się nie skończył, to byśmy tego nie zremisowali przypadkiem. Mogłoby do tego dojść, jak mi się wydaje. Dobra, moi drodzy, lecimy sobie tak. 17 minuta nagrywania, około 17 minuta, bo to wiadomo, nigdy się nie da tak do końca wyliczyć. No i co, lecimy z ostatnią areneczką w dzisiejszym, moi drodzy, odcineczku. Arrowsy, archerki, goblinki i walkiria. No tak, tak trochę średnio, ale nieźle oczywiście. Dobra, lecimy sobie z ostatnią, czyli... ostatnią, która to jest arenka na dzisiejszym odcinku? Chyba piąta, chyba tak. Chyba piąta i dzisiaj wygraliśmy ile? Raz, dwa, trzy, cztery, cztery. Tak, czyli to będzie piąta areneczka, bo tak, piąta areneczka, jak najbardziej spoko. Moi drodzy, i lecimy. 2950 pucharów. No i jesteśmy bardzo, ale to bardzo blisko areny legendarnej. No aż tak, no aż wiecie, no aż tak się chce, żeby już ta arena legendarna była. No ale no niestety, nic nie jest za szybko, tak więc lecimy i się tutaj nie obijamy. 10 level, mało pucharów ma, więc jeżeli z nim nie wygramy, moi drodzy, to dużo stracimy, więc musimy naprawdę się postarać, bo wiecie, jak to jest z 10 levelami, są bardzo niebezpieczni, tak więc trzeba na pewno na nich uważać, no i zobaczymy, jak to będzie, no tak, no nie będziemy też płakali, bo nie ma nad czym, no ale postaramy się po prostu to wygrać. Czy on ma Inferno? Ma Ice Wizarda, kurde no... Jak to kontruje mój deck, żebyście wiedzieli, jak na to się ciężko gra, moi drodzy. Ojejku, kolejny. Dobra, spróbujmy coś takiego. Zrobimy takie dosyć ciekawe combo. Mam nadzieję, że uda mi się to combo zrobić. Dobra, net to rage'a damy. Czego tak mało to zadał ten Ice Dragon? Ja pierniczę, no po nas jest. Dobra, spróbujmy najpierw tego Wizarda zakosić. Będzie chyba lepiej, tak mi się wydaje, dobra. No, aż tak dużo nie zadał, no. No nie wiem, ten Inferno Dragon nam za mało zadał. Chyba ten Zap ma na dosyć wysokim levelu, bo zobaczcie, ten Inferno Dragon nawet miał Rage'a na sobie, tak? Więc i tak za mało zadał. Jak na Rage'a to za mało zadał, moi drodzy, naprawdę. Zdecydowanie za mało. No dobra, tutaj Ice Wizard poleci, dokładnie. Tak jak mówię. Ten Ice Wizard to jest chyba jedno z największych kontr na mój deck, serio, naprawdę, mówię wam, nie ma chyba to jest jedno z największych kontr, no tak jak mówię, no nie wiem, czy jest większa kontra. Jest na pewno Lightning, jest jeszcze Zap, no ale tak ogólnie tak, to jest Ice Wizard. Ice Wizard to jest duża, naprawdę ogromna kontra na mój deck, naprawdę. Dobra, jak on się tak bawi, to co ja mogę tutaj zrobić? No ciężko, powiem wam szczerze, ciężko, ale on Zapa nie ma, stracił Zapa. Czy on ma Minion Hordę? Dobra, to zróbmy tak jeszcze na jemu. No ciężko będzie. Dobra, oj, w ogóle to już zdecydowanie za ciężko nam będzie. No niby, aj, kurde no, co za wredny człowiek. Znaczy wredny, no gra po prostu, chce wygrać, no co ja będę tutaj wyzywał od wredot, jak on tutaj chce po prostu ze mną wygrać. Dobra, dajmy Inferno Dragona. Dajmy sobie, on daje tutaj Wizarda, no dobrze. Dajmy coś takiego, ciężko będzie bardzo. Dajmy tak. Na tą stronę byśmy dali nawet Rage'a, spróbowali chociażby. Tak, mamy po jego lewej wieży, jest spoko. Jak nie, on ma Zapa. Kurde, już myślałem, że uda mi się tak, wiecie, tak na YOLO trochę wygrać. Ale on ma, przypomniało mi się, że jeden ma Zapa. Tak więc tak robimy. Tak więc robimy tutaj jeszcze Zapa. I czeka... Nie uda się. Już myślałem, że się to uda. Dobra, dawaj, kurczę, nie. Ale dobra, i tak miał Zapa, tak? Więc i tak by to skończył, więc nie będę tutaj się przejmował tym. Tutaj wystawi na pewno tego Royal Gianta. Uwaga. Dokładnie, tak jak mówiłem. Dzisiaj się dużo rzeczy sprawdza. Co mówię, to po prostu się sprawdza. Cieszę się, wiecie? Cieszę się i ostatnio powiem wam szczerze, że zauważyłem, że lepiej gram w Clash Royale niż kiedyś. Serio. Naprawdę troszeczkę moje umiejętności się poprawiły. Nie no, nie mówię, że jest, wiecie, że jestem jakiś najlepszy w Clash Royale czy coś takiego, ale szczerze moje umiejętności się dosyć fajnie poprawiły. No i dobra, na Rage'u to bierzemy, na Rage'u. Dobra, tutaj za...
Dobra, świetnie. Kurde, no nie, no tak mało zabrakło, no ludzie. No dalibyście już tą. Dalibyście tą wieżę, no. No dobra, no, nie będę tak narzekał. Dobra, zrobimy tak, tutaj tak. Oj, dobra, nieźle. Dobrze, nie jest aż tak bardzo źle. No puszuj, błagam, nie spuszuj. Dobrze. Niebo ma zapa. No kurde, ma zapa, przegrałem. Ja nie mogę, taka zacięta walka. Ja cię. Aj, szkoda, naprawdę jest mi smutno trochę, bo tak zacięta ta walka była taka. No trudno, dobra, poddaję mi się, bo on już ma zapa, już o tym wiemy oczywiście. Tak, to on ma zapa, on ma na pewno zapa. No niestety, moi drodzy, 10 level, tak jak mówiłem, można się po nich wszystkiego spodziewać, bo są naprawdę bardzo, ale to bardzo niebezpieczni. Plus 21? O co chodzi? O co chodzi? Ja to wygrałem? Jakim cudem? Jeszcze raz, moi drodzy, co się stało? Ja na to nie patrzyłem, o co chodzi? Jak ja to wygrałem? Jak ja to wygrałem? Co się dzieje? Jak ja to wygrałem? Ja w siebie nie wierzyłem, ale o co chodzi? Czekajcie, jeszcze raz to oglądamy, co się tutaj dzieje? No tak, tak jak mówiłem, miał zapach. Przypomniało mi się, na pewno miał zapach. Ja to wygrałem? Jakim cudem? Ja tam, chyba tam Giant'a wystawiłem, to fakt, ale on tego nie skończył? Przecież on miał zapa, na 1000000%, założę się, że miał zapa w tym momencie, no. Zobaczymy, no moi drodzy, no co to była za walka? Serio, ja to wygrałem? Jakim cudem ja to wygrałem? Ja pierniczę, ja aż tak się zapatrzyłem, że nie wiedziałem, co tam było. Co tam się działo, przepraszam. Cholero, no ale jestem prawie pewny, że to przegrałem. No powinienem to przegrać 2 do 1, tak mi się wydaje. No i zobaczmy, tu już są te akcje, te końcowe. Znaczy końcowe w pierwszej... przed dogrywką, tak? Przed dogrywką. To była ta ładna akcja, kiedy mu ładnie tak spuszowałem to wszystko. On wystawił tutaj Royal Giganta. No i teraz, co się teraz stało? Co się teraz, moi drodzy, stało? Nie miał zapa jednak. On nie miał zapa, tak? Aha. Zobaczmy to. I wystawił minera i nie zdążył. I nie zdążył, moi drodzy, nie zdążył. Ja pierniczę, wygraliśmy to, rzeczywiście. Ja cię kręcę. No, ciekawe. Powiem wam szczerze, że zapatrzyłem się w 100%. Już myślałem, że przegrałem. A tu jednak się okazuje, że wygrałem. Spoko. Dobra, to moi drodzy, na podsumowanie zagramy sobie dzisiaj jeszcze jedną, ostatnią areneczkę. Przez to, że wiecie, oglądałem powtórkę, to sobie jeszcze raz zagramy. Ulala, pierwsza arena, pierwsza walka na legendarnej. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, bardziej lecimy pod defensa, z tego względu, moi drodzy, że widzimy, że no nie mamy za bardzo kart, no i dobra, musimy jednak pod ofensa grać, bo koleś wystawił nam tutaj swoją pompę, śmieszne to brzmi nawet. Dobra, dajmy sobie tutaj mini pekkę, która myślę, że ona przejmie rolę tanka w tym starciu, chociaż wiadomo, rolę tanka to raczej do Pekki nie należy, no ale w tym momencie akurat musi należeć ta rola tanka. No i teraz tak, tutaj leci Lumberjack, którego sobie skontrolujemy oczywiście szkieleton armii. Szkoda, że tam nie poleciał ostatni hicior, ale też nie jest oczywiście źle. Nie narzekamy. Tutaj poleciał oczywiście szkieletki. Dobra, na to wszystko sobie damy jeszcze mega miniona, który powinien tą princeskę sobie na hiciorka zdjąć, tak jak mówię. No i zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, już tą wieżę mu w miarę znośnie obiliśmy, więc bezproblemowo sobie z nim raczej dajemy radę tutaj. No i teraz tak, zobaczmy, ogólnie ma dwie pompy. Dwie pompy naprawdę produkują mu sporą liczbę eliksiru, co może być dla nas no leciutkim problemem. Nie mówię, że jakiś to jest wielki problem, ale wiadomo, że jest jednak to jakieś zagrożenie. Okej, ma sparki, nie jest źle, nie ma żadnego problemu dla mnie. Jak ma sparki, to nawet się cieszę, bo ja mam zapa. Chociaż tak się ostatnio zastanawiałem, co by było, gdybym wsadził właśnie do tego deku Lightninga. Wiecie? Całkiem chyba spoko by było. Dobrze. Tutaj tak sobie damy. Dobrze. Uj, lala, czy jest dobrze, czy jest źle? Średnio, chyba jest średnio. Dobra, to przejęło rolę tego. Dobra, tak zrobimy. No dobrze. Tutaj szparki sobie walnęło, szparki, nie no, spoko tak, kurczę, nie, szparki mi walnie w wieżę. Oj, ale mi spam zrobił koleś.
No tego się obawiałem właśnie, tego się obawiałem, moi drodzy, tego właśnie, że on przez to, że ma pompę, on mnie łatwo może skontrować. Naprawdę, on mnie łatwo może kontrować. Dobrze, tutaj sobie szparki już tutaj zdedało. No i ma tą pompę, no już widzę, że ten mecz raczej przegrałem z tego względu, że właśnie on ma tą pompę i łatwo możemy kontrować. No i dobra, no my spróbujemy sobie w takim razie pójść na jego lewą stronę, jeżeli on wypuszcza tutaj to. Nie, no raczej to przegraliśmy. No raczej nie ma szans, niestety moi drodzy, przegraliśmy to. Niby niepotrzebnie się poddaje od razu, ale raczej powiem wam szczerze, że nie ma szans. Jeszcze to mi wystawił, więc kontruje to bardzo, ale to bardzo dobrze mojego Inferno Dragona. No i jest problem. Tutaj będzie jak najbardziej problem. Jeszcze dajmy sobie coś takiego, nie wiem czy on ma loga w ogóle. Myślę, że on nie miał chyba loga, ale to mi nic nie da, że on nie ma loga. No przegrałem to, na pewno już to przegrałem moi drodzy. Mogę dać nawet Rage'a jeszcze, ale nie, to akurat jest w 100% przegrane. Tu już niestety nie będzie tak jak w poprzedniej walce, że wiecie, myślałem, że przegrałem, ale jednak wygrałem. Tu na pewno to przegraliśmy. No i dobra, no 4 legendy, przepraszam, miał. Więc rzeczywiście 4 legendy przeciwko jednej legendzie, to może się tak skończyć. Powiedzmy sobie szczerze, to może się tak skończyć. Jeszcze pompę miał, która pompa również jest moją kontrą na mój deck. Więc trochę średnio, ale dobra, nie jest źle oczywiście. Pierwszą walkę na arenie legendarnej mamy zaliczoną. No i teraz tak, no moi drodzy, będziemy oczywiście dzisiaj kończyli ten odcinek i tak troszeczkę go przedłużyłem. Miał być trochę krótszy, tak planowałem, że będzie krótszy. No ale niestety, czasami są odcinki krótsze, czasami dłuższe, mam nadzieję, że oczywiście się cieszycie. Jeszcze sobie nalewam wodę, żeby wnieść to za arenę legendarną, moi drodzy. Wodę, no niestety wodę, no ale wodą też czasami można wznieść to, jak najbardziej. No i teraz tak, moi drodzy, życzę wam tego samego, żebyście też kiedyś doszli do areny legendarnej. Też oczywiście ja jeszcze nie doszedłem, no ale mam nadzieję, że mi się kiedyś uda. Tak więc życzę mi i wam, moi drodzy, moim drogim widzom, którzy jeszcze nie mają areny legendarnej, żebyście po prostu byli sobie na tej arenie legendarnej, żebyście sobie grali, doszli i tak dalej. No i co, moi drodzy, dzisiaj będziemy się kończyli. Dzisiaj mam nadzieję, że wam się oczywiście odcinek spodobał. Jeżeli tak, wiecie co macie robić. No i wszystkim osobom, które są już na arenie legendarnej, życzę wam, żebyście się utrzymali jak najdłużej. I do kolejnych odcinków, moi drodzy. No i cześć, wznosimy toast.